Hej, hej, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Elden Ring i znajdujemy się oczywiście w stolicy Lyndell. Ostatnio pokonaliśmy dużego gargulca, parę olawków, no i mamy znowu parę odnóg, które warto by było sprawdzić. Po pierwsze, mamy odnogę chyba tutaj, nie, zaraz, tutaj na dół to ja sprawdzałem? Teraz to już sam się pogubiłem trochę, powiem szczerze, ale chyba... Zaraz. Tak, te odnogę sprawdzaliśmy. Zapalimy sobie jeszcze jakieś światełko. Te odnogę sprawdzaliśmy. Tutaj chyba była. Pod olawkami. Tak, pod olawkami jest tutaj ścieżka na dół. No i jeszcze mamy tam po konarze oraz po schodach. Dobra, czyli stąd mamy trzy ścieżki. Tutaj z olawkami nie ma sensu się znowu wchodzić w jakiekolwiek gadki, bo oni tam średnio gadkowi są. I teraz tak, tutaj, czy tu... O, proszę bardzo, to z drugiej strony musielibyśmy zejść. Tak mi się wydaje. No ale w takim razie pójdźmy po Bożemu, jak to mówią, jak to zwykłem mówić. Po Bożemu, po schodach. Pójdziemy do góry, zobaczymy, będziemy mieć tak zwany high ground. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Tutaj też jakieś goście są, tak, na tym drzewie. Więc trzeba też mieć to na uwadze. Żeby oni nas tutaj nie zauważyli, nie zaczęli nas strzelać, rzucać czymś czy co. A ich tutaj sporo jest. No i na to drzewo można wejść z dwóch miejsc. Albo właśnie tam, jak pokazywałem, albo pewnie zeskoczyć i tam też jest taka gałąź lekko położona na dole. No dobra, no to w takim razie mamy takiego wielkiego typa, jakiegoś gladiatora czy co. O kurde. O kurde. Podejrzewam, że z racji tego, że nie masz zbroi... O kurde. To powinieneś dosyć mocno dostawać w pierdziel od... No rany boskie. Wow! Pierwszy! No powiem szczerze, że trochę w pierdzielu dostałem od niego. Trochę dostałem od niego w pierdzielu. Dobra, jeszcze raz. Czyli na nich chyba wydaje mi się, że warto by było wysyłać mimo wszystko muchy. Bo oni są bez zbroi. Więc wydaje mi się, że powinni dosyć mocno dostawać krwawienie na klatę. Kurde, to też całkiem nieźle bije. No, serio? Nie! Trafię? Trafiłem, dobra. Nice! Ja pitole, za każdym razem, słuchajcie, człowiek nie ma jednej godziny, znaczy może inaczej, jak sobie pomyślę, okej, dobra, to teraz tę godzinkę sobie poświęcę na to, żeby nagrać. I oczywiście co? Oczywiście, telefon! Przez cały dzień nic, tylko akurat w tej godzinie ktoś musi dzwonić. Ciulejzus, wyłączam dźwięki i wszyscy dajcie mi święty spokój z tym telefonem. Człowiek, tak teraz jakby sobie pomyśleć, to kiedyś... Ja jestem tak zwany boomer, bo pamiętam czasy, kiedy jeszcze nie było czegoś takiego jak telefony komórkowe. Więc człowiek przy dupie, za przeproszeniem, nie nosił cały czas takiego telefonu. No i przez co oczywiście nikt nie mógł mu zawracać głowy cały czas. Żeby zadzwonić albo żeby odebrać telefon, trzeba było być w domu. Trzeba było być w domu i trzeba było faktycznie wykonać ten telefon, bo były telefony stacjonarne. Talizman rytualnej tarczy. Talizman rytualnej tarczy. To jest to. Zwiększa obronę przy maksymalnych punktach życia. Talizman w kształcie tarcz używanych w rytualnej walce na cześć Złotego Drzewa. Praktyki tej zaniechano wraz z nastaniem czasów króla małżonka Radagona, ale w każdej krainie wciąż można znaleźć pozostałości aren, na których toczy się rytualne walki. No właśnie, i to jest też w ogóle ciekawa sprawa, bo takie oto jakby kolosea, takie rytualne miejsca walki,
Są minimum chyba, wydaje mi się, 3, jak nie więcej, tutaj w całym Elden Ring. Przez co... O, tam jest złota maska. Przez... No, dokończając jeszcze, bo tutaj widzę, że sobie gadkę usłyszeliśmy z daleka. Dokończając, te kolosea są chyba minimum 3 w całej grze, więc wydaje mi się, że to jest wątek, który będzie chyba rozwijany w jakichś ewentualnych rozszerzeniach. Bo domyśleć by się mogło, że to mogły być areny walk PvP. Gwiezdna Pięść. Gwiezdna Pięść, to będzie coś chyba w stylu ręce, co? O, właśnie. Kulisty żelazny manifer pokryty wywołującymi krwawienie kolcami, używany w brutalnych starciach pięściarskich. Okej. Ciekawy jestem, czy ktoś sobie gra takie mele w tej gierce. Dobra, i co tutaj się stało? No bo masz zasłonięte oczy. Inkantacje jakieś nowe? O, 11 tysięcy biorę. Złoty. Master's reflections had heightened as we neared the Erd Tree. While still a precise calculus, the rhythms grew increasingly wild. Until he simply ceased. Now the master is facing quite the puzzle. The Golden Order is founded on the principle that Marika is the one true god. However, the name of Marika's second husband, King Consort Radagon, also appeared. Who exactly was Radagon? The master is stumped. His finger has remained still ever since Radagon's name was discovered. Curse my mediocre mind. The master only has me. And here I fail him. Jeszcze coś? Who exactly was Radagon? The master is stumped. His finger has remained still ever since Radagon's name was discovered. But oh, how important could it really be? The Erd Tree, heart of the Golden Order, lies before our very eyes. Why must these qualms come to you now? We were on the very cusp. No to jest to, o czym rozmawiali. Dobra, to już jest to samo. Dobra, czy ty tam... Stop z tą gadką. Czekaj. Rozmawiaj, tylko mi pokaż jeszcze, naucz się inkantacji. Dobra, tu nie ma nic jeszcze z tym Golden Maskiem, może porozmawiajmy. No. Właśnie, z nim jest taka właśnie gadka. No ale dobra, w takim razie oni mają zagwozdkę. Kim był tak naprawdę Radagon? No i trzeba będzie nam się dowiedzieć. Tutaj na terytorium Lyndell jest oczywiście... A, to ja może bym się cofnął w sumie. Tutaj na terytorium Lyndell jest odpowiedź właśnie na to pytanie. Ale jeszcze, żeby tam dotrzeć, to musimy chwilę tutaj po... Nie tyle po nie pobłądzić, ale poszukać. O, to na pewno. Chociaż z drugiej strony, to jest właśnie tam, słuchajcie. Tam jest posąg Radagona, tylko żeby tam dotrzeć, to musielibyśmy zwiedzić teraz ten Konar. Pytanie, czy my chcemy zwiedzić Konar? Możemy spróbować zwiedzić Konar. Nie ma większego problemu, tylko teraz tak, którędy włazimy? A, tutaj jeszcze po tym Konarze można zejść. Okej. Czyli tak, temu przyjemniaczkowi sprzedamy ojcowskiego. Fajnie, oni padają za jednym strzałem, czyli w to mi graj. Jeszcze tam na dół, kurczę, bym zszedł, bo tam z drugiej strony by wypadało też polucić ciebie.
Okej. O, miecz strażnika. Miecz strażnika. Czy my coś takiego mieliśmy? Już wcześniej, czy nie? Miecz strażnika. Podwójne ostrze. No to powinno być w mieczach. Włócznia plus 7. Serio? Rany boskie. Od kiedy Facebook wysyła powiadomienia jakieś takie plum plum? Wcześniej było wszystko powyłączane. Czy wszyscy mogą mi dzisiaj dać spokój? Nie chcę kontaktu ze światem, ok? Chcę sobie pograć w Elden Ringa. God damn it. Broń złożona z długiego drzewca i szerokiej klingi z naostrzonego twardego drewna starych drzew. Posługiwali się nią strażnicy pomniejszych złotych drzew, znawcy sztuki walki. Siła tej broni zależy proporcjonalnie od zręczności. No faktycznie skaluje się Cezar z zręcznością. I cięcie z obrotu. Dobra. I teraz tak, zobaczmy jak to faktycznie wygląda. No, tak jak większość jakichś takich włóczni, można powiedzieć, nie? Dobra, wracamy do naszego. Dobra, git. I teraz tak, pojedynczo. Jeden out. Drugi out. I trzeci out. Pięknie. Regenerujmy się. Oni tutaj stoją, stali w zasadzie w takim miejscu, że mogliby nam zeskoczyć na głowę, jeśli bym szedł dołem. Jeden. Drugi. Nie wiem, czy tamtego dosięgnę. Trzeci. Czwarty. No i tamten musiałby trochę podejść. Nie, nie zamierzasz? Jaki to ma zasięg w ogóle chory, nie? Tego wyeliminujemy, świetnie. No i teraz pytanie, czy ja mogę sobie spokojnie tutaj zeskoczyć? Czy coś mnie tutaj zaatakuje? Nie, chyba mogę. No dobra, no to w takim razie sprawdźmy sobie jeszcze właśnie tą odnogę, do której nie mogłem dojść, bo był zawalony most z jednej strony. Czyli tak, ciebie. Dziękuję. Ciebie dziękuję. O, tutaj jeden spadł z moimi rzeczami. Zmatowiony złoty słonecznik. Świetnie. Dobra, czegoście wypilnowali? Może sobie rozświetlimy trochę te zakamarki. O właśnie, o tym mówiłem, słuchajcie. Tutaj był zawalony most. I tutaj niestety nie można było dojść. Kamień kowalski 6 poziomu. Jak otworzymy bramę, to też będziemy musieli podnieść tamtą znaczkę nad moją głową. Czyli z drugiej strony. Tam jest niestety taka bestia, którą być może kojarzycie, już mieliśmy z nią do czynienia. Bestia z takimi ostrzami na łapach, czy tam w zasadzie na łokciach gdzieś tam tych łap swoich. Czyli z powrotem na drzewo. W ogóle jak widzę drzewo, takie konary, po których muszę łazić, to już mam flashbacki i już mi się nie chce, wiecie? Jeszcze dojdziemy do tego momentu, w którym znowu mi się nie będzie chciało. Naprawdę, to są złe flashbacki. Z tym drzewem. I jeszcze tam jest chyba znajdźka, jeśli się dobrze orientuję. Dobra, tego wyeliminujmy. Świetnie. I tutaj chyba wyżej już nie da rady wejść. Nie, tu już chyba nie. Czyli tutaj jest taka jeszcze jedna główna komnata. Tutaj. Ale zanim sobie tam pójdziemy, to jeszcze bym właśnie spróbował tej odnogi tutaj. Bo tam widziałem, że była znajdźka. Tutaj trzeba było być dosyć ostrożnym. Uważaj prawo. No właśnie. Skubaniec tutaj czyha. No kurde, naprawdę już w ostatniej chwili. Ty kurde mendo. Ty mendo.
Święty Smar, super. I czy teraz ja jestem tutaj w stanie... Jeszcze jeden się tu krył, widzicie? Nie mogliśmy z tamtej perspektywy, z której szliśmy, nie mogliśmy go dostrzec, bo był właśnie za tym konarem. Więc teraz po raz kolejny zwracam uwagę, że konary są straszne. Jest bardzo dużo niebezpieczeństw. Można spaść, można zostać zrzuconym, można zostać zabitym. Można spaść. Można zrobić rola w nieodpowiednim momencie. Dobra, uleczmy się. Dlatego, że to będzie arena walki z bossem, więc tak, na pewno zróbmy w ten sposób. Od razu przygotujmy się do przyzwania mimika. Okej, i od razu przygotujmy się do wypicia czegoś. Świetnie. No, fuck you. Mimik. Ciekawy jestem, czy to jest odporne na szkarłatną zmieliznę, czy nie. O, super! Jeszcze do tego Godfrey, pierwszy eldeński władca. Teraz ja jestem nowym władcą. Sakwa na talizman! Sakwa na kolejny talizman, więc mamy już w tym momencie maksymalną ilość miejsca na talizmany, czyli 4. Tutaj moglibyśmy sobie dodać, no właśnie, pytanie co? Inteligencja, zręczność, może właśnie inteligencję, chociaż zaraz, czy ja bym chciał coś innego jeszcze? Zwiększa maksymalną liczbę punktów życia, ilość energii i udźwig. To też nie głupie w zasadzie, takie uniwersalne można powiedzieć. Liczbę miejsc pamięci to nie. Ładowane zaklęcia i umiejętności. Ej, to nie głupie też. Chociaż weźmy sobie to, co jest takie, powiedzmy, uniwersalne, tak? Świetnie. Mamy kolejne miejsce łaski. Cyk. No i w zasadzie tak, w zasadzie bym usiadł. W zasadzie to bym tutaj usiadł, żebyśmy mogli sobie spokojnie rozejrzeć się dookoła. Krążenie. Przed tobą przedmiot. O! I to mnie bardzo cieszy, że przede mną przedmiot. Faktycznie jest. Pytanie, czy coś jeszcze tutaj jest. Święty Smar oraz Święty Smar. Tylko, że Święty Smar razy 1 i Święty Smar razy 5 powędrował do jakiejś tam skrzynki, bo już nie mam chyba miejsca w ekwipunku podręcznym. Tutaj też będzie jakiś ten? Nie, niestety nic. No dobra. Ale możemy pójść tędy. Tam nie, bo spadnę. Ale tutaj jak najbardziej. Tutaj jak najbardziej. Cyk. Okej, okay, objazd. Może spróbuj tego. Dlatego po pierwsze jasny punkt. No tak, bo tutaj jest, zobaczcie, znajdźka. Ale my musimy dotrzeć... My musimy dotrzeć do odpowiedniego miejsca. Przed tobą cenny przedmiot. Przed tobą przedmiot, może spróbuj tego. Jep. I to też właśnie zrobię. To też spróbuję. Czyli tędy. Okej. Okay. I tutaj mamy standardowo otwarte okienko, przez które można przejść. Dobra, i najpierw skrzynka. Samotnie stoi tutaj. No, halo, otwieraj. Łuk złotego drzewa. Łuk złotego drzewa to jest to. Długi łuk w stylistyce złotego drzewa. W dawnych czasach, kiedy wiara i bitwa szły ręka w rękę, broń ta została stworzona, by pasować do złotej strzały. Obrażenia zadane przez wszystkie strzały zależą od wiary. Użycie strzał nasconych świętością ujawnia jego prawdziwą wartość. I teraz zastanawiam się, czy byśmy nie chcieli sobie zarzucić tego. Jak to się skaluje z wiarą, to why not, prawda? Tylko, że niby mniejsze obrażenia ma. Dobra, my i tak
strzał, to tak naprawdę korzystamy ze strzału, to korzystamy tak naprawdę tylko i wyłącznie po to, żeby odwracać czyjąś uwagę, chociaż od czasu, kiedy mamy ten strzał taki tym szałem, już nam w zasadzie to niepotrzebne. Weź przedmiot. Zasady złotego porządku. I oczywiście jest to przedmiot kluczowy. Przedmiot kluczowy, czyli tutaj. Zasady złotego porządku. Jest. Daj uczonemu kapłanowi, aby zdobyć nowe inkantacje. Modlitewnik fundamentalistów złotego porządku. Głęboki i skomplikowany traktat akademicki, przedstawiający fundamentalne zasady porządku. Można go przekazać uczonemu kapłanowi, aby uzyskać dostęp do następujących inkantacji. Kręgi światła Radagona i prawo regresji. Okej. Okay. A jeszcze tam mam jakąś ścieżkę. Po pierwsze lewo. Niebiańska rosa, dobra. Coś pięknego, ale dziura. O! Aha, czyli to jest skrót pewnie, nie? Do tej miejscóweczki tutaj. Jep. W której walczyliśmy. Teraz tak, my stąd nie przyszliśmy. Tu było miejsce łaski. I tam po konarze szliśmy. A czy my tutaj możemy przejść jakoś dalej? Nie, tu jest tylko taki hall, można powiedzieć. Skakanie, może spróbuj tego. No jasne, A zaraz, czy my nie posiadamy już tak, wystarczającą ilość runów, żeby sobie wydać na poziom? Dlatego weźmiemy sobie rozwój i co? I polecimy sobie, wydaje mi się, witalkę jeszcze chwilę. A później wracamy do wiary. Do wiaru i być może jakiś tam od czasu do czasu wpakuje w umysł. Dobra, i teraz wyszliśmy jeszcze z innej strony. Ze strony, którą ja też między innymi obserwowałem. Przed tobą kłamca, no podejrzewam, że tam nic nie ma. Tędy nie. Tu przyda się spokój. No ja jestem spokojny. No chyba, że ktoś do mnie cały czas próbuje dobić w różne sposoby, czy to telefonem, czy to Facebookiem, kurde. O sen. O, olawki, jesteśmy nad olawkami. Dobra. Tylko regresja ujawnia tajemnicę. I słuchajcie, i to faktycznie jest tutaj chyba nawet wiadomość systemowa, a nie od graczy. Prawdopodobnie para. Dlatego, że no to jest posąg Radagona i tamten Złota Maska wraz z tym Korynem zastanawiali się, no kim jest Radagon. I tutaj mamy informację, że tylko regresja ujawnia tajemnicę. Księga, którą przed chwilą podnieśliśmy, daje nam możliwość nauczenia się inkantacji prawo regresji. No, czyli wiadomo, jak powiązać to wszystko ze sobą, co? Najpierw trzeba się oczywiście nauczyć. Nie! O, trafiłem. Najpierw oczywiście trzeba nauczyć się tej inkantacji. Przed tą wartownik. Ale to musielibyśmy najpierw wrócić do tego Koryna i dać mu ten modlitewnik. Trafienie krytyczne nie stoi na twojej drodze. Okej. O kurde ty! No jasne, tak. Bo czemu właśnie miał... Ty, on coś nie chce... Ała. Dobra, to ja spadam. On coś skubaniec nie chce. No co za menda. No co za menda. Wiem. No.
Teraz tylko znaleźć tego skurczybąka, który mi uciekał. I chciał mnie wciągnąć w zasadzkę, tak by the way. Więc gdzieś on tutaj powinien być, skurczybąk. Przed tą cenny przedmiot dla tego skakanie, tak. Tutaj jest przedmiot, o właśnie, tam. Który swoją drogą jest chyba jedynym przedmiotem, który można pominąć. Walcząc. What the hell? No. Złota bariera. I to jest chyba... Ochrona złota... Złota bariera. Znacząco zwiększa negację obrażeń magicznych dla osoby rzucającej i sojuszników. Jedna z inkantacji kultu złotego drzewa. Znacznie zwiększa negację obrażeń magicznych rzucającej osoby i pobliskich sojuszników. Trzymaj, by kontynuować modlitwę i opóźnić aktywację. Tą inkantacją posługiwali się czempioni złotego drzewa podczas pierwszej i drugiej wojny liurniańskiej, kiedy rudowłosy Radagon dołączył do Herosów. Czas na umiejętność. Tak, zdecydowanie. Ubiliśmy tego małego Galgana. Kręcącego się. No i warto by było oczywiście teraz zeskoczyć tam po ten przedmiot, który, jak wcześniej wspomniałem, jest jednym z przedmiotów, które można pominąć, jeśli za daleko zrobi się progres, a nie podniesie się tego odpowiednio wcześniej. Więc tak, gdzieś tutaj by trzeba było zeskoczyć. Tak, żeby oczywiście też przy okazji nie zginął. O, w dupę. No, jest git. Wydawał się o wiele wyżej. No i tylko teraz, właśnie, tutaj jest takie trochę do bani, to podróżowanie po tym. Tylko, że można spaść. Okej, okay, Bełd Gransax. Dobra, i zobaczmy, jak to wygląda. Chociaż, wiecie co? Nie wiem, czy ja mogę. O, mogę, dobra. To wróćmy sobie tutaj na te zachodnie mury. Przy okazji stamtąd będziemy mieli blisko do Złotego Maski. I zobaczmy sobie ten Gransax. To jest chyba, wydaje mi się, włócznia. Tak. Włócznia wystrugana z broni Gransaxa. Jeden z legendarnych oręży. Ogromny starożytny smok Gransax niegdyś sprowadził nieszczęście na królewską stolicę. Był to jedyny przypadek w historii, kiedy runęły mury Lindel, co zapoczątkowało wojnę przeciwko starożytnym smokom. Starożytna włócznia błyskawic. No, ale my nie jesteśmy chyba w stanie używać tego w żaden sposób. Tak, nie jesteśmy w stanie używać niestety, bo to wymaga, podejrzewam, że... Zręczności? Tak, zręczności. Której, no niestety, nie posiądę, biorąc broń w dwie ręce. Jedną opcją na to, że broń w dwie ręce zadziała, to jest wtedy, kiedy nie mamy odpowiednio dużo siły. No i przypominam, że mamy tutaj jeszcze jedne schody, które warto byłoby zwiedzić. Ale my na początku pójdźmy jeszcze do tego Złotego Maski. O, zaczyna się robić ciemno. Tędy. Znowu obok tego gladiatora trzeba będzie przejść. Ja go nie mam zamiaru już w tym momencie atakować. Z tego względu, że może zrobić nam dosyć dużo problemów. Hello. O, ty... What? Co on, kurde, speedrunner jakiś? Fuck you. No nie mówcie mi tylko, że on będzie teraz za mną cały czas biegł. Bo jak tak, to będzie trzeba rój much na niego posłać. No nie, no gościu. No panu, co za menda. Ej, coś tu jest. Właśnie, nie sprawdziłem nawet. Kamień kowalski. No i czego chcesz, no? Czego chcesz, misiek? Ej, chyba muchy tam nie dolatują. Dobra, misiek, dawaj. Muszki dla ciebie. Ty, co jest? Muchy nie działają. O, działają. Chyba za daleko byłem. O, on tu jest w stanie podejść.
Michał. On niby tutaj ma takie miejsce, w którym... No nie powinien się znaleźć chyba. Szczeźnij! Dobra, chyba za każdym razem, jak będziemy się tutaj fatygować, to będzie trzeba go eliminować, bo później robi problemy. Hełm pojedynkowicza i płaszcz strażnika grobów. Hełm pojedynkowicza. Hełm z brązu ozdobiony niezliczonymi wężami, noszony przez gladiatorów, których wygnano z Koloseum. Właściciel staje się trochę łatwiejszym celem dla wrogów. Mąż jest uważany za zdrajcę Złotego Drzewa, a publiczność zachwycała się widokiem tłuczenia i obienia tych wizerunków z brązu. No i jeszcze jakąś tam szatę. Gruby, szorstki płaszcz będący symbolem podziemnego strażnika grobów. Ci, którzy niegdyś walczyli, by zarobić na życie, zostali wygnani z Koloseum i stali się strażnikami grobowca Złotego Drzewa. Swoją drogą, on nie miał czegoś takiego przy sobie, ale okej. Okay. Oh. Was that yes, the master is still seized. And after coming all this way. Why now, of all times? Daj modlitewnik, oczywiście. It is a volume of incantation. It's good to see your enthusiasm. Indeed, I will happily take it off your hands. I nauczmy się inkantacji. 10 tysięcy to kosztuje. Czyli mamy wszystko na prawo regresji, nauczyliśmy się. Potrzebujemy 37 inteligencji, żeby wykonać te inkantacje, czy tamten czar. Jesteśmy w stanie chyba sobie tyle inteligencji jeszcze w jakiś tam sposób dodać talizmanami i tak dalej, więc chyba powinniśmy spokojnie dać radę. No i tak, no i musimy wrócić jeszcze do tego właśnie posągu Radagona, o którym wam mówiłem. Ale tutaj z kumplami się z wami pożegnam. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i widzimy się, mam nadzieję, już jutro w kolejnym odcinku. Zapraszam serdecznie. Trzymajcie się, na razie. Bye, bye.